KKK Campus. 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 Ze mną w studiu Magda Szcześniak, kulturoznawczyni z Instytutu Kultury Polskiej, redaktorka czasopisma Widok, no ale też autorka świeżo wydanej książki. <laughs> świeżo wydanej książki Poruszeni, czyli opowieść o awansie klasowym w PRL-u. Dzień dobry, cześć. Cześć i dobry. Czym są poruszeni? Tak, może zaczynając od takiego szerokiego spojrzenia. 440 stron, na jaki temat? Tak, napisałem książkę na temat, no właśnie, sposobów przeżywania awansu społecznego, awansu klasowego. W okresie socjalizmu, tak go nazywam w książce, tego, tego terminu używam, czyli tego okresu pomiędzy 1944 a 1989 rokiem, chociaż ja troszeczkę wcześniej kończę tę moją opowieść, w 1981 roku. I to jest taka opowieść o tym, w jaki sposób właśnie doświadczano tej wielkiej zmiany społecznej, która wtedy się wydarzyła. W jaki sposób doświadczały go przede wszystkim osoby pochodzące z klas ludowych, tych najniższych klas polskiego społeczeństwa, czyli zasadniczo chłopi, chłopki, robotnicy, robotnice. I jako kulturoznawczynie interesują mnie oczywiście bardzo procesy historyczne, procesy społeczne, ale też zajmują mnie w tej książce przede wszystkim reprezentacje, czyli to, co nazywam socjalistycznymi opowieściami awansu które od samego początku bardzo intensywnie krążyły w sferze publicznej, w bardzo różnych mediach, prawda, czyli mamy kroniki filmowe, powieści, filmy, seriale telewizyjne, jak już mamy telewizję, filmy fabularne i dokumentalne, filmy edukacyjne, prawda? czyli cała masa właśnie źródeł i takie źródło, które, które jest, było dla mnie szczególnie ciekawe, czyli pamiętniki też, czyli te źródła produkowane przez osoby, które właśnie same doświadczyły awansu społecznego. Dużo tu jest do rozpakowania, ale to wyczerpujące streszczenie tego, o czym są poruszeni. Książka, w której sięgasz właśnie do tego wszystkiego, co w kulturze dotyczyło awansu. No i kiedy mówimy o okresie socjalizmu, no to narzuca się pytanie, a czy to nie była propaganda? Pewnie w jakiejś mierze była. No i teraz pytanie, jak to badawczo dzisiaj. Odróżnić, jak przez tę te mgłę tego, co mówiono, tego, co trzeba było mówić, dzisiejsza badaczka może przejść. Mm -hmm. Tak, to jest oczywiście duży, duże wyzwanie. I też takie wyzwanie, powiedziałabym, nie tylko metodologiczne, ale też w jakimś sensie ideologiczne, prawda? To mm -hmm. znaczy po 1989 roku. Na ten okres socjalizmu w Polsce patrzono niezwykle krytycznie. To był oczywiście jakby ten wynik transformacji ustrojowej, prawda, tej chęci właśnie przejścia już do nowego systemu, nowego ustroju. I w związku z tym w latach 90., w latach 2000-, ale też do dziś, cały czas jakby korzysta się z takiego języka bardzo dewalującego tę, tę epokę i często zapominającego o realnej zmianie społecznej, która od połowy lat 40., właśnie do końca lat 80., rzeczywiście w Polsce się wydarza. Prawda? To znaczy. Można dyskutować o tym, czy ona by się wydarzyła i bez socjalizmu, czy może byłaby lepsza w systemie kapitalistycznym, mm -hmm. demokratycznym. No ale trudno prowadząc te całe historyczne dyskusje o tym, co się wydarzyło albo mogło wydarzyć, no, uciec od tego, że jednak zmiana nastąpiła. Koniec końców, społeczeństwo w wielkiej mierze przed wojną uchłopskie. Dzisiaj takim nie jest, i ta różnica zaszła właśnie wtedy. Mm -hmm, tak, dokładnie. To znaczy, mamy, mamy taką historię, jaką mamy, prawda? To znaczy, trzeba się nią zajmować i trzeba się też nią zajmować właśnie z perspektywy osób, które doświadczały tej przemiany. I w tym sensie to yy, tak jak przede wszystkim jednak właśnie w latach 90., -tych, 2000 -tych powstawały opracowania, przede wszystkim. Można było powiedzieć polityczno-gospodarcze, prawda? To znaczy historyków i historyczki fascynowała ta sfera pol polityki, sfera właśnie partii, prawda? Władzy. Również sfera oporu, czyli te momenty mhm. strajków. Do dziś taką historią, którą najlepiej chyba znamy, no nie wiem, z lekcji. Mhm. Ja jestem z pokolenia, które absolutnie nie pamięta PRL-u w żadnej mierze. No to jest historia właśnie takiego rytmu władzy i oporu, mhm. wyznaczane kolejnymi zrywami robotniczymi na przykład. Mhm, dokładnie. I oczywiście jakby ten opór istniał i był bardzo ważnym elementem też tego systemu, ale nie da się równocześnie ukryć, że moment tuż powojenny. Jest jest takim momentem przemiany, która w bardzo dużym stopniu przez społeczeństwo jest jakoś wyczekiwana i wypatrywana, prawda? To znaczy jakby to jest też oczywiście koniec wojny i pojawienie się właśnie takiej nadziei na zmianę, też zmiany w stosunku do tego, jak wyglądało polskie społeczeństwo okresu międzywojennego, prawda? Które było bardzo zhierarchizowane, które opierało się na bardzo dużych nierównościach, Społecznych, klasowych, w którym też po prostu były takie realne kłopoty, prawda, to znaczy, które wiązały się na przykład z tym, że Polska właśnie była krajem głównie chłopskim, i tak dalej. Więc to, co mnie ciekawiło w książce, to jest to pytanie o to, w jaki sposób te wielkie procesy były. Doświadczane przez jednostki, ale też opisywane przez jednostki, prawda? I tu ten splot oczywiście doświadczenia i reprezentacji, no on jest bardzo, bardzo ciekawy, dlatego że te reprezentacje one krążyły i też w dużej mierze determinowały, czy wpływały na to, w jaki sposób ludzie myśleli o swoich doświadczeniach. Bo rozumiem, mhm. że kiedy sięgasz do pamiętników również, no to sięgasz do źródeł, które niekoniecznie muszą być ideologiczne. Ja zajmuję się przede wszystkim pamiętnikami konkursowymi, prawda? Więc to były takie pamiętniki, no, mm -hmm. które były pisane z nadzieją nawet no tak, na to, że no tak. zostaną przeczytane i oczywiście jakby czytając je trzeba mieć tą, tą świadomość, prawda? To znaczy, że osoby, które je, które je piszą, no właśnie piszą o swoich, o swoich jakby wspomnieniach, prawda? Czy o swoim życiu w taki sposób, żeby zainteresować innych i zwracają na pewno uwagę, prawda? Na określone na przykład wydarzenia. Natomiast to, co mnie bardzo zaskoczyło w tych źródłach to, to to w jakim stopniu one też są krytyczne wobec władzy, prawda? To znaczy, w jaki sposób one zwracają uwagę na to, że socjalizm miał wyrównać, tak miał zniwelować różnice pomiędzy no właśnie tym, jak żyje się robotnikom i chłopom i tym, jak żyje się na przykład miejskiej inteligencji, a tego nie zrobił. I w bardzo wielu tych pamiętników właśnie artykułowane jest jakby takie żądanie wręcz wobec systemu, żeby system jakby spełnił swoją obietnicę, prawda? I to są takie emocje, które na przykład na pewno bardzo mocno napędzały właśnie opór robotniczy, prawda? I one są artykułowane w tych kolejnych, jakby znanych nam zrywach. Ale jest tam też bardzo dużo emocji pozytywnych, prawda? Takich emocji, które zwracają uwagę właśnie na to, że bardzo duża zmiana się dokonała w życiach tych, tych osób, dzięki temu na przykład, że zyskują dostęp do edukacji, prawda? Albo zyskują możliwość zdobycia nowego zawodu. Mówisz o tych pamiętnikach konkursowych, o tych autohistoriach, autohistoriach, to narracjach budowanych przez Twoje bohaterki, bohaterów, jak one wyglądały w takim większym szczególe, znaczy jak mogła wyglądać taka trajektoria życia osoby, która takiego awansu doświadczała, która dostrzegała tego pozytywy, ale która, jak mówisz, potrafiła być również krytyczna wobec socjalistycznej władzy. No właśnie, bo kiedy już dochodzimy do tego tematu awansu, to ta kategoria funkcjonuje jako te, ta, taka bardzo duża szufladka, prawda? do której tak naprawdę można wrzucić wiele procesów. I ja w książce różnicuję to, co nazywam trajektoriami awansu, prawda? czyli różnymi drogami awansu, bo trzeba zauważyć, że różniły się one od siebie zarówno pod względem punktu wyjścia, prawda? jak i tego punktu dojścia, to znaczy miały różną długość. Taką najczęstszą trajektorią awansu w y, okresie PRL były osoby Osoby, które migrowały ze wsi, to znaczy pochodziły z klasy chłopskiej. I osiedlały się w mieście, natomiast zatrzymywały się na tym szczeblu stanowisk robotniczych, prawda? Czyli dołączały do takiej wielkomiejskiej bądź no, mało klasy robotniczej, i to było właśnie związane z tym, o czym mówiłeś, prawda, czyli z industrializacją, uprzemysłowieniem tego okresu, dłuższą trajektorię miały osoby, które pokonywały tę drogę od chłopa do inteligenta, inteligentki, prawda? I to są te być może najbardziej takie spektakularne, najbardziej znane, też zapamiętane. Drogi awansu, w których rzeczywiście też ten szok przystosowania się do nowej klasy był bardzo intensywny i jest bardzo obrazowo i właśnie emocjonalnie opisywany między innymi w pamiętnikach, ale też w takich dziełach kultury, prawda? Jak na przykład powieść tańczący Jastrząb Juliana Kawalca. Natomiast to, co jest ciekawe, to w, w kategoriach awansu też myślano o przemianie wsi, prawda? Mhm. Czyli ta, ta przemiana od chłopa do rolnika, od takiej tożsamości właśnie tradycyjnej do bycia nowoczesnym rolnikiem i myślenia jakby o swojej pracy właśnie w kontekście nowoczesnego zawodu, prawda, który jest bardzo ważną częścią tutaj tej mapy społecznej. Elektryfikacja, traktor. Dokładnie. Edukacja, edukacja także w tym podstawowym wymiarze. Jak w, z tych pamiętników wygląda rola Otoczenia, czyli no, państwa, ale może nie tylko państwa. To znaczy, jak te osoby, o których piszesz, ich, jak w ich relacjach wyglądało państwo, skąd także brała się ta uwaga krytyczna, że miało być jakoś, a jest inaczej? Co to były za punkty? Jak było jakoś, a jak było? Inaczej. Tak, to jest bardzo ważne. Znaczy ta relacja z patronem, prawda? Która jest bardzo ważną, ważnym elementem tej opowieści o awansie i też bardzo ważnym elementem procesu awansu, prawda? Bo wbrew różnym fantazjom, też o awansie w kapitalizmie, bardzo rzadko jest tak, że jesteśmy w stanie przeskoczyć na inny szczebel drabiny społecznej absolutnie samodzielnie, prawda? Bez, bez pomocy nikogo. I tutaj w socjalizmie, rzeczywiście, państwo też samo o sobie w tych różnych materiałach propagandowych, jeszcze w, w kontekście kultury socrealistycznej, prawda, która tego pierwszego okresu opowiada o sobie jako o, tak, o takim dobrym patronie, prawda, dobrej patronce, która właśnie wyciąga dłoń ku osobom z klas ludowych i pomaga im awansować. To jest oczywiście jakby ta sfera taka propagandowa, znaczy ten język jest bardzo propagandowy. Natomiast rzeczywiście było tak, że państwo socjalistyczne bardzo mocno stawia na rozbudowę instytucji, które mają pomóc osobom z złownym. Ludowych, przede wszystkim ze wsi, w przejściu tej przemiany, prawda? Czyli to jest na przykład bardzo mocna rozbudowa systemu edukacji, nie tylko w tym sensie, że osoby właśnie ze wsi od razu przychodzą na, na studia, mhm. prawda? Magisterskie, tylko na przykład stworzenie systemu szkół, które mają najpierw przygotować te osoby w ogóle do zdawania na studia, prawda? Albo też szkoły zawodowe, szkoły przysposobienia przemysłowego. I ta relacja, która ewidentnie się tutaj buduje, no, właśnie oczywiście, też pod wpływem tych tekstów propagandowych tak. osób awansujących z Jeżeli państwem. Jeżeli czytamy w propagandzie o wielkim socjalistycznym marszu do przodu, no to w zasadzie wierząc w to i doświadczając jakiegoś awansu jesteśmy w jeszcze bardziej takiej pozycji, żeby powiedzieć... Po czasie krytycznie, no dobra, to gdzie on jest, tak? jeżeli tak, dokładnie. są jakieś przeszkody. Ale równocześnie, jakby ja bym tu podkreśliła, że to jest jednak relacja dosyć ambiwalentna, prawda? Rzadko kiedy, i to jest jedna z tez mojej książki, mamy do czynienia z takimi czystymi emocjami w stosunku do właśnie i systemu, mhm. i awansu. To znaczy, osoby, które, które opisywały swój awans, zwracały uwagę, z jednej strony wyrażały dużą wdzięczność, prawda? I wskazywały też na konkretne instytucje, konkretne osoby, które były przedstawicielami, prawda, państwa. I Właśnie jakby czuły, że odczuwały pewien rodzaj długu też wobec, wobec socjalizmu, a z drugiej strony oczywiście opisywały, jak bardzo trudny był ten proces, tak? Jak bardzo trudne było właśnie wchodzenie w nowe środowisko i jak równocześnie istnieją cały czas pewne systemowe niedociągnięcia, prawda? Czy Wręcz pewne wady prawda, tego systemu. Tutaj sytuacja na polskiej wsi była szczególnie takim częstym tematem opisu, czyli w ogóle to, w jaki sposób państwo właśnie wchodzi na wieś prawda, i kształtuje relacje z tymi nowymi rolnikami. Ale no, to jest jakby bardzo, bardzo, bardzo ciekawe, prawda, że ten stan takiego właśnie poruszenia, rozemocjonowania jest charakterystyczny dla awansu do tego stopnia, że on utrudnia takie odczucie tego, że ten awans, się już zakończył, prawda? O, już jestem mhm. nowoczesnym rolnikiem, już należę do inteligencji miejskiej, prawda? Zasadniczo y, najczęściej te osoby piszą jeszcze cały czas z takiego punktu właśnie głębokiej niepewności, głębokiego rozdarcia, co znowu jakby jest charakterystyczne dla tego momentu w Polsce, ale jest też charakterystyczne, jeżeli porównamy sobie te opowieści z opowieściami kapitalistycznymi, prawda? Takimi wspomnieniami mhm. na przykład pisanymi na Zachodzie. To też jest to część tego, tego doświadczenia. Na koniec chciałem cię jeszcze zapytać. Um, mówisz o tym porównaniu między awansem w PRL-u, a awansem na Zachodzie. Mówisz z doświadczenia wieloletniego badawczego, bo i awansem, i klasami, i socjalizmem PRL-em zajmujesz się od lat. Co cię najbardziej zaskoczyło w toku przygotowywania tej konkretnej książki? Mówimy o książce Poruszeni. Mm -hmm. Zaskoczyła mnie liczba źródeł. <laughs> to znaczy, zaskoczyło mnie to, że tak często ten temat się pojawiał i był tak bardzo dominującym tematem debaty publicznej właśnie aż do tego roku, aż do lat 80. tak naprawdę. Ja gdzieś tam w książce uznaję Solidarność za taki ostatnio, osta, o, ostatnio serio sformułowany postulat właśnie awansu y, kolektywnego. Mhm. Wydaje mi się, że często myślimy właśnie o socjalizmie jako o takim systemie właśnie fasadowym, zideologizowanym, prawda? Natomiast to, co mnie bardzo uderzy w bardzo różnych źródłach. To jest niesamowite właśnie liczba tych źródeł, ale też ich zniuansowanie i różnorodność. Także naprawdę w tej sferze publicznej bardzo dużo i na rozmaity sposób mówiło się o tych przekształceniach struktury klasowej. Co jest właśnie zaskakujące w porównaniu z polskimi latami dziewięćdziesiątymi, gdzie również dokonuje się niesamowita transformacja systemu, ustroju y, społecznego, gospodarczego i klasowego. I już o tych przekształceniach mówi się dużo mniej chętnie. Prawda? Właściwie no to jest taka teza z mojej pierwszej książki. Klasa średnia zajmuje całe to pole dyskursywne, a o innych elementach tej struktury mówi się dużo, dużo mniej. To o książce na koniec Normy Widzialności, której nie polecę, bo nigdzie się jej nie da dostać. Magda Szcześniak, kulturoznawczyni oraz autorka książek najnowszej, czyli poruszeni, wydanej teraz, właśnie przez krytykę polityczną. Magda, wielkie dzięki. Dzięki. Radio Campus 97,1 FM